wchodzisz ze swoimi znakami pośród tysiące znaków, które są naturalne. A ten wcale nie jest oczywisty. I dopiero wtedy sprawdza się rzeczywistą wartość tego, co się zrobiło. No ja tak ciągle tutaj właśnie przyłażę, wiesz, ze swoimi myślami. Poddajesz myśl, którą masz w sobie, sprawdzianowi natury. I tak samo jest ze sztuką. Wiesz, się przyzwyczailiśmy, że jej naturalnym miejscem jest galeria i muzeum, ale naturalnym miejscem sztuki jest dom. Wiesz, no to właśnie na tym polega, że te matryce są taką... taką formą rozumienia rzeczywistości, po prostu, wokół innych. Jak postawisz je koło innych przedmiotów, to inne przedmioty też stają się takim przedmiotem, który chcesz analizować, myśleć o nim, o jego znaczeniu. No na tym polega sens właśnie rzeczy, które człowiek stwarza wobec tych, które istnieją. Tak? To znaczy nagle ujawniasz historię, mądrość, tak? Wielość warstw. Albo myślenia o tym, jakie człowiek zostawia ślady na ziemi. Żeby zostawić coś, co jest trwałe, wiesz, wykuć coś ostatecznie. To jest ten rodzaj często mechanicznej bezmyślności. Ale pięknie. Wiesz, jakby była równa, to by się dało toczyć dobrze. A tak na tych wystaje, wyskakuje z toru. Ciągle czytam Maroiego, który wyjeżdża do Włoch z Węgier w 1948 roku i nie ma nikogo właśnie, nie ma żadnych czytelników tam. Nie interesuje to, nie ma swoich przekładów. Na Węgrzech już cenzura nie pozwala mu drukować. No on codziennie rano wykonuje swoją pracę. I co mu przeszkadzają, nie ma mieszkania, w którym może pracować, idzie do biblioteki. A jak nie ma biblioteki, to w kawiarni pracuje. Nie zakłamuje tego, że ktoś czeka na to. Jemu jest potrzebna praca nad sobą, bo wybrał, czy coś go wybrało i musi to robić. Bardzo dobrze jest się też zderzyć na przykład z pustą salą wykładową. Z brakiem czytelników. Przychodzisz z tym, co masz do powiedzenia, przygotowanym, wymyślonym i nie ma nikogo. Czy my nie jesteśmy też, nie podlegamy takiej presji elementów, które muszą mówić koniecznie? Dzisiaj większość nie może wysłuchać jednej strony tekstu poważnie, a jak się skupiasz przez wiele minut nad jedną linijką i analizujesz na wszystkie sposoby, to większość ucieka przed tym.
Tak, biegnie gdzieś, robi przypisy, dodatki, zaczyna fotografować, przegląda internet, robi dziesiątki różnych rzeczy. No ale w ten sposób coś staje się z ich biografią. Jest taka sama. Taka sama, to znaczy migotliwa, tam nic nie ma. Że jak są takimi przedmiotami, które się wpisują w pejzaż, to też ludzie nie, mijają je z łatwością. Tak było z tą kulą nad morzem, gdzie no prawie nikt nie pytał, co to jest. Wszyscy przechodzili, rzucali kątem oka. Mówi, no tam jest kawałek drewna, nie wiadomo co. I to, co opowiadali wcześniej, że to tam morze wyrzuciło, prawda, albo że to jest ozdoba do dyskoteki, do klubu nocnego. To też im się wydawało, to jest oczywisty przedmiot. Być może tak jest, że przedmioty muszą być oczywiste i dopiero po jakimś czasie budzą niepokój i wtedy je się wyodrębnia. Dlaczego widzimy jakieś przedmioty? Dlaczego widzimy zachód słońca, drogę? Wiesz, no co cię zmusza do medytacji? Szczegółów, wchodzenia w jego znaczenie, strukturę, przeszłość. Czy ten przedmiot sam siebie, tak, ma taką siłę, czy też to jest jednak, przynosisz właśnie własne wnętrze? Jako część natury, no bo tak naprawdę wszędzie są, ktoś coś odciska. Pani też chodzi i odciska, ja też chodzę. Traktory jeżdżą, bronują i można powiedzieć, że zostaje ślad. I można powiedzieć, że to jest też taki ślad jak grafika. A tutaj już robiliśmy z tą lalą, czyli drewnianą postacią, która też miała takie ryty, że można odciskać. No tak jak było kiedyś. Zdarzało się, że odciskano ten. Odciskano nawet ciała kobiet. W płótnie malowano kobiety farbą i potem ten. I potem owijano w płótno i tak dalej. Ale sinowy, jakby cała opowieść o ziemi z punktu widzenia Biblii. A ta jest właściwie odnosi się do biografii samego artysty. I tak sobie wymyślił, że każdy chciałby zajrzeć pod powierzchnię i dowiedzieć się, co jest w środku drzewa, w środku drewna, no i w środku dzieła sztuki. Rzadko można tego się dowiedzieć. Chociaż każdy, kto zajmuje się literaturą, kto zajmuje się długo literaturą i jest wystarczająco cierpliwy, w końcu znajduje się w środku tekstu, który bada, w środku literatury, ale znaleźć się w środku grafiki to mało kto potrafi. A wymyśleć na swój sposób wnętrze grafiki, czyli wnętrze matrycy, z której się wszystko rodzi. Jakby podejrzeć pomysły, zanim jeszcze wypłyną na powierzchnię, zanim staną się kształtem. Ciemne i niejasne, jak nasze pochodzenie, jak formy, które nas ukształtowały. Takie jest właśnie wnętrze kuli, w której Andrzej Nowicki zawarł historię siebie. Coś, co z niego zawsze wypływa i co jest formą, która go ukształtowała. Co jest jego pochodzeniem, jego przeszłością, jego matrycą, jego matką. Coś, co rodzi się w takim znaczeniu, o jakim pisał Goethe. O matkach,
z których rodzą się wszystkie historie. Historie niejasne i niepewne, o których jeszcze nic nie wiemy, zanim nie zostaną wypowiedziane, albo zanim nie zostaną narysowane. Co będzie przedmiotem dzisiejszego dnia? Co jest dla Ciebie istotne? Tak? Nawet pośród tego nieprawdopodobnego zgiełku przedmiotów, jednak masz swój przedmiot.